Cześć, dziś idziemy na niby questa. Będziemy iść na Omruk Penisual, czyli na Omruka, faraona, który quest jest właśnie potrzebny, żeby tam skompletować ten jakiś Helmet of Ancient. Czy jakoś tak on się nazywa? Dobra, tam nieważne. I tu skrapkojna zarzucasz. O, nawet nie wiedziałem, zarzucasz i przechodzisz. I idziemy, i takie solóweczki. To nie solóweczki, bo grupóweczki, bo razem będziemy rozwalać tych faraoników. Dlatego zobaczymy, czy do coś dobrego się lotnie. Od razu pościga zobaczymy. Nie, no, questik to nie, bo coś mi tutaj. Har na pewno zlagowany jest. Idziemy na po prostu faraoniki. Pozwiedzamy sobie. Teraz jesteśmy w podziemnych wejściach. I zwiedzamy tu sobie, dobra. O, ja tu monster kupile. Na razie tylko słabe. O, tu jak dużo. Wow, trzeba uważać. Nawalone na maksa tu, a ile tych. Sorkopagi. O, teleport jakiś. Ej. Co to jest? To drogę trzeba tu chyba układać. Ta! To pieniążkami będzie teraz drogę układał. Będziemy iść. Dojść tutaj tylko można po drodze ułożonej pieniążkami, żeby łatwiej było iść. Idziemy na super faraona Ormunka. No, dowalimy go, czuję. Uwaga! I good luck. Wchodzimy na Ormunka. Wow! Gdzie on jest? Oj, on się chowa, znika, ale nubek. O, Ormung. Powalimy go tu zaraz. Co on sobie myśli? Co chce nacisnąć na niego, to się chowa. No bez kitu. Dobra, dowalamy. Dowalamy. Pięknie. Został dowalony, faraon. Pięknie. Następna grupóweczka teraz. Uwaga. I następna. Wchodzimy znowu do niego. Dobra, o, patrzcie, jak nam pięknie idzie. Trzy osoby to jednak knajcika mamy do blokania. Moment, idzie, o. To mi się podoba. O, tamte skarby chcę. Czemu do nim wejść nie można? Ej, jakiś walie blokuje. Bym sobie towaru nabrał. O, jak te wieże strzelają mocno. O. Chlapnięcie mają, trzeba uważać, bo to nie dość, że ten faraon to jeszcze to dowala. Nie ma jak wejść, no bez kitu. Dobra, idziemy dalej. Będziemy iść do następnego faraona. A następny faraon będzie nazywał się. Zaraz, jak on będzie się w ogóle nazywał? Dobra, idziemy do następnego faraona, który nazywa się Varhes-Mun. Do Varhes-Muna idziemy. Sprawdzimy, jak na nim pójdzie. To już taki mocniejszy ten Varhes-Mun jest. Ciekawe, czy w ogóle damy mu radę. No ale mamy ekipę mocną. Trzy osoby. Jeszcze knajcik bloka. A to taki lepszy knajcik trzy osoby, dlatego wiecie. Zresztą ta kobieta jest. To jest Patka Armatka. Czyli Patrycja. Tak, no Patka, Patrycja. Zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj z ekipą teraz. Dobra, lecimy. Ja latam na osiołku. Długa droga strasznie tutaj jest, błądzi się, no. Ale z Gemem jesteśmy, to jak tutaj się nie poradzić, no. Gem nas wszędzie oprowadza, on tutaj wszystko ogarnia, sami widzicie. A wy go tu hejtujecie w komentarzach. Dobry chłopak. Nie ma co tu hejtować. Dobra. Lecimy. O, tutaj jakich dużo. Nieźle. Wampirki. Dobra. O, rozwalone. O, tu jakich dużo. Nieźle. Dragon. Dobra. Ale tu ich jest dużo. Ja dziękuję. Taka długa droga do tego faraonika. On mocny musi być. A i tutaj już? Gdzieś dalej. O, bramka levelowa. Dobra, idziemy, zobaczymy, co tam jest dalej. Lecimy. O, ale długa droga do niego jest, naprawdę. Ej, co to jest? Wow, jakieś ogieńki dziwne. Nie no, bez kitu.
Idziemy jakoś, ale jak te ogieńki ciskają, trzeba czekać, bo można zdedzić. Ej, no bez kitu. Dobra, jakoś się udało. Idziemy tu na już super faraonika, już takiego konkretnego koksa. Dlatego patrzcie, czy w ogóle go... Wow! Mardrist. Mardrinst. Ole, sieka ostra. O kurde, i zdedził. Udało się go pokonać. Pięknie, dziękuję za obejrzenie odcinka. Dawajcie komentarze, łapki w górę i co tam wam się głównie podoba. No dobra, cześć!